Halo, witam, cześć, szczęść Boże, witam was w tym pięknym dniu, jaki jest poniedziałek. Nie no, żartuję, poniedziałki są chujowe, smutne i depresyjne. Ale spokojnie, uśmiechnij się, teraz jest twój czas na obejrzenie tego odcinka i zapoznanie się z trzema zajebistymi anime. Okej, przenosicie się do świata demonów i rycerzy. Oczywiście odwieczna walka trwa, nie wiadomo co robić i jest tam nasz główny bohater, który jest po stronie rycerzy. Walczy z demonami, siururu, takie typowe anime, wiecie o co chodzi. Aż do pewnego momentu, gdy staje się na tyle potężny, że zapierdala tą królową demonów, a Kishvon jej nie ma. No i co z naszym głównym bohaterem? Staje się też tak potężny, że te osoby, które chronił, boją się o własne życie. Kurwa, to jest gorsze od walczenia demonów, jest potężniejszy. Co mamy robić? I nasz główny bohater też się tak zastanawia. Po chuj mi to wszystko, jestem teraz najpotężniejszy. Co ja mam robić? Nudzi mi się w chuj. Nie ma dla mnie przeciwnika. I uwaga, strony się zamieniają. Nasz główny bohater idzie do królowej demonów, żeby jej służyć. No bo wiecie, tam wszystko poszło się w pizdu, on ich wszystko tam powymordował do niektórych, no stępił ich, jak nie wiem, królestwo poszło w pizdu. No więc co, tam jest w chuj roboty, więc dla naszego głównego bohatera, jak w sam raz. No i znowu mamy wojnę, o już kilkuletnią. No cóż, nudzicie się, nie macie co robić, mówicie, a chuj się zobaczy, bajo jajo, będzie śmiesznie chociaż. Zgłaszacie się na ochotnika, żeby zajebać władcę demonów, żeby pokazać, że się da i uratować świat w spokoju. Przygotowaliście się już na najgorsze, że zobaczycie twarz, poczwarę, cokolwiek wrednego. Wyciągacie swój miecz, a to kurwa Lolita. I to jeszcze Lolita, która mówi wam, no cześć, jestem władczynią demonów, ja wierzę, że wspólnymi siłami mamy szansę, żeby demony i ludzie były razem, no żeby razem sobie tam żyli, sobie nie przeszkadzali, buziaczki, smoczki i inne takie fajne byty. No i nasz główny bohater patrzy na nią, słucha co ona tam pierdoli, mówi, kurwa, dobra, robimy to! Mamy tutaj taką piękną wieś, na której nic się nie dzieje, w górach, za lasami, za górami, nie, w górach, dobra. I tam zaczynają ginąć zwierzęta, po jednym dniu zaczynają ginąć im ciała i na takie duprele. I zjawia się tam specjalista z Tokio. Okazuje się, że on zajmuje się okultyzmami i innymi takimi bytami, więc szybko ogarnia. Zaprzyjaźnia się z małym chłopcem, który zamiast chodzić do szkoły, pracuje na roli. Jego rówieśnicy go omijają, śmieją się z niego, że żyje w błocie, w gównie i innych takich rzeczach. No, cóż, gdy tak rozpatrują sprawę, okazuje się, że nasz chłopczyk jest w połowie demonem. I to bardzo groźnym demonem, kurwa. I dostaje coś takiego, że ma wybór, albo żyć, albo nie żyć. Chłopczyk mówi, a chuj, odpierdol mnie. On go odpierdala, haha, prank, tak naprawdę go nie odpierdolił. To był żart, anime tak się zaczyna. I nasz główny bohater będzie teraz jeździł na takich misjach ze swoimi znajomymi, z dziewczynką, która nie jest dziewczynką, i z chłopcem tsundere. Zabawa. Tak, to będzie zabawa i oni będą rozstrzygać różne zagadki i będą mieli kłopoty i inne takie. Dziękuję za obejrzenie dzisiaj odcinek na spontanie, ponieważ wróciłem z praktyk dopiero co, szybko przed komputerek i szybko wam to nagrać. Więc no, baba woła mi narosł, dobra, siema.